Agnieszeczka, wszystko fajnie, tylko gdzieś ty mnie zabrała. Jak to gdzie? No weekend za miastem, świeże powietrze. Ja słyszałam, że ty jesteś świetnym gospodarzem, więc takie gospodarstwo dla ciebie tutaj jest. Wiesz co, ze mnie taki gospodarz jak... Ale muszę ci powiedzieć, że też mieszkam daleko za miastem, w lesie. Te klimaty są mi bardzo akurat bliskie. To się dobrze składa, bo tutaj są zagraniczne krowy. Piękne, puchate. Nie to, co te nasze baśki w te placki czarno-białe. Leczka, powiedz mi, czym się różni zagraniczna krowa od Polki Holenderki? Wszystkim. Chodź, ci pokażę. Tak? Zobacz, tu takie piękne koniki. Widzisz? Chodź. Fajne. A zobacz, jakie mięciutkie, jak kózka, te krówki. Zobacz, kózka, jakie mięciutkie te i będzie ten mleko szkodzie. Piękne. Zobacz. No, zobaczysz, jeszcze dzisiaj będziesz doił taką kozę. Albo krowę. Ty, ale takie oswojone. A co to za wycieczka? Tu mogą być miny! Co to o, za dzień dobry, panie Maćku! Cześć! Edyta! Maciek! Siema, Maciek! Marcin! Podziwiamy te piękne krówki! Ich tu jest ze 100, jakie śliczne! A wy tak głośno idziecie i pouciekały trochę, no! To czyli to nasza tego? Wina! Tak! One mieszczuków rozpoznają! Tak, dlatego one się czują, boją, nie? Czują, no! Panie Maćku! To ile pan tutaj ma krów? Bo pan jest gospodarzem, prawda? No, takim trochę gospodarzem, ale ja nie liczę. To jak to panie liczy? To one tak samowolnie sobie przychodzą nie liczę, z okolic? Nie liczę pieniędzy, nie liczę kobietom lat i nie liczę krów. Kobietom, nie liczę godzin i lat. Ale powiedział kobietom nie liczy lat. No tak. No to dobrze, to jest bardzo wychowany, dobry mężczyzna. No. To myśmy tu przyjechali prosto ze stolicy i z Mazur, no i bo chcemy te krówki nakarmić. Czy to da się zrobić? Próbujemy zaraz, próbujemy, bo jest taka pora, że ja im przywożę sianko. O. I możemy trochę wykorzystać mieszczuchów do też jakiejś tam pracy zagonić. Jo. Ale czym różnią się te krowy od tych naszych warszawskich? Znaczy podwarszawskich? No, jak przyjdą bliżej, to zobaczysz. No, są to dzika rasa pierwotna, najstarsza rasa w ogóle hodowana na ziemi. Mają dużo, to długo by opowiadać. Dobre mięso. A mleko bez laktozy dają? Mleko dają z laktozą, z tłuszczem. Wszystko ale... tak jak powinno być i z cukrem. Ja się dowiedziałem dzisiaj, że tak.
Są tak, warszawskie słoiki no. i warszawskie krowy. No. Chodź, nakarmimy te, wiesz, poza Warszawy. Jest naturalne, tłuste, słodkie. Dobra, idziemy tak nakarmić krowy. Tak jak podlaskie dziewczyny. Najlepsze, nie? No, no idziemy je karmić? To nie, bo najpierw ja muszę posprzęt. Najpierw posprzęt. I przywieziemy belę, one wtedy pewnie przyjdą tutaj. No to idziemy. Eczka, ty jedziesz. Uważaj na te placki. Miny! Uważaj na miny! Zaminowane, to wiadomo. Marcin, a co nowego u ciebie zawodowo? Jakiś nowy klip może się szykuje? Kupiłem dwa konie, zobacz. Ja wiem, że trasa koncertowa za pasem, zaraz ruszają wakacje, ale co nowego? Słuchaj, koncerty koncertami, 35 lat w tym zawodzie, to już o koncertach to nie rozmawiajmy, bo zawsze one są, a zawodowo to zawsze coś nagrywam, bo lubię. Ale jak roku, nie z Boysem... w tym roku 35-lecie? Nie, to za rok będzie 35-lecie. Dobre! Zwierzęta mnie lubią! A w tym roku ile nowych piosenek zamierzasz wydać? Bo ja wiem, że ty się nie zatrzymujesz, jedna to za mało. Nie, trzy płyty w tym roku będą. Trzy piosenki? Trzy płyty. Trzy płyty? A jak to z tobą jest? Ty lubisz takie swojskie zwierzęta? Ja uwielbiam w ogóle zwierzęta. Zwierzęta wyczuwają, że... A ty się myje. Ale fajne. A zwierzęta wyczuwają, że wiesz, że jestem dobry człowiek, więc naprawdę mnie lubią. Tak jak i ty mnie lubisz, prawda? O, czyli ty w wolnym czasie lubisz takie swojskie klimaty, tak. Nie jakieś luksusowe hotele, tylko polska wieś. A żebyś wiedziała. Tak, bardzo chętnie wyjeżdżam na wieś. Bo ty jesteś chłop z Mazur. Dokładnie. Często wyjeżdżam do mamusi na obiadki, starczy mi tych hoteli pięciogwiazdkowych. O, chodź, oprowadzę cię w moim gospodarstwie. Zobaczysz fajne rzeczy. Wiecie co? Ta sielankowa natura i w ogóle ten spokój spowodował, że wspomnienia do mnie wróciły. I mam taką piosenkę, która kojarzy się tylko i wyłącznie ze mną, czyli Chłop z Mazur. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, uwaga, po raz pierwszy to mówię, piosenka powstała tam, gdzie król chodzi piechotą, siedząc, robiąc, pisałem piosenkę i wyszedł hit. Jestem chłop z Mazur i tak wołajcie na mnie chłop z Mazur. To właśnie śpiewa dla was chłop z Mazur. Więc wszyscy na Mazury, nie pury. Chłop z Mazur, za siebie mówi samo chłop z Mazur. I jak to luk zabrzmiało chłop z Mazur. Więc wszyscy na Mazury, nie pury. A jeśli coś się stanie, nie bójcie się o granie. Do świtu jeszcze długi czas, a my zagramy dla was. To jeszcze nie rozstanie, to czas na zakochanie. Dziewczyny, rozglądajcie się, ja o jedynej śnię. A jeśli złe chwile zabiorą twoją duszę, weź plecę, pożegnaj się z ratuszem, kup bilet i wyjedź na Mazury, nie w góry. Śnieg sypie, Zakopanego nie ma łódź, płynie, już dawno odpłynęła, kup bilet i wyjedź na Mazury. A jeśli coś się stanie, nie bójcie się o granie. Do świtu jeszcze długi czas, a my zagramy dla was. To jeszcze nie rozstanie, to czas na zakochanie. Dziewczyny, rozglądajcie się, ja o jedynej śnię. A jeśli
stanie. Nie bójcie się o granie. Do świtu jeszcze długi czas, a my zagramy dla was. To jeszcze nie rozstanie, to czas na zakochanie. Dziewczyny, rozglądajcie się, ja o jedynej śnię. Ależ pięknie, Aćka, naprawdę ja ci dziękuję, że mnie tu zabrałaś. Ale nie ma za co. Naprawdę. Ja mam dla ciebie pewną ciekawostkę, nie wiem czy wiesz, ale te krówki żyją wolno, one nie żyją w żadnej w stodole. One żyją na wolności, one tu mieszkają, one tu się rodzą, one tu śpią. Ale 365 dni? Tak. To jest ich miejsce, one są niezestresowane. To Holenderki mają trochę lepiej, bo na zimę są spędzane, wiesz, do obory i sobie tam mieszkają. O! O, patrz kto jedzie. Nie no, nasz gospodarz jedzie, no Maciuś jedzie. Maciuś jedzie z siankiem. Rolnik z Podlasia jakby nie było, nie? Ale się zaraz zadzieje, one już wyczuwają, patrz, już wyczuwają. Tak, 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 pole. Trzeba będzie mu pomóc chyba, wiesz? Tak. O. Ciekawe, czy wziął widły? Na pewno wziął. Jak łby podnoszą. O, patrz, patrz, wszystkie idą. Widzisz to? No. Zobacz. Zobacz. Patrz, patrz, patrz. Nawet nie krzyknął. Nawet nie krzyknął. Od razu zobaczył sianko i idą. Jak w jakimś filmie. Kat się śmieje. Idziemy? Chodź. Podejdziemy? Pomożemy mu. W życiu nie widziałam czegoś takiego. Tych krów jest tutaj ze 150. Czy wy widzieliście, jak one się zleciały, jak zobaczyły Maćka? O ludzie, to tak chyba dziewczyny szaleją na widok Millera. Maciek, co tu się dzieje? Ile tu jest krów? Weź co się no, powiedz, tu Maciek, krów, to krów, chodzi? Tu jest więcej byków niż krów. A byków się boją ludzie. A byki są tak naprawdę bardziej pieszczochliwe i spokojne niż krowy. Naprawdę? Krowa jak ma cielaka małego, teraz akurat nie ma małych cielaków, bo dopiero będą się rodzić. Ale jak przy małym cielaku, to jak obcego, to pogoni. A byk nie, byk wiesz, byk najwyżej odejdzie jak się boi, a tak to można go drapać, no, można go nawet zajadzić. Pierwsze byki jedzą, nie? To byki, tak, i to nie wszystkie. Czekają. Nie? Czy my idziemy tam im pomóc? Musimy. Znaczy ja trochę to rozpruję, dobra, bo muszę to rozwinąć. A my sobie popatrzymy, a nas nie dziobną, nie kopną, nie ugryzą, bo może mnie dźgną. Spokojnie wiesz tam, nie robić gwałtownych ruchów. Hi. I one będą też spokojne. Hi, I am Edyta, this is Marcin Miller. How are ya? Ja nie wiem, czy one rozumieją polski. Czy one mówią polski, polski język, czy do nich po holendersku? Wszystko. To nie, to szkockie. Wszystko rozumieją po polsku. One wszystkie się już tutaj urodziły. Spokojnie. Obroniłem. Ja nie chcę nadziać. No. Rona, nie chcesz odejdź. Się nadziać. Odejdź, Romka, odejdź. Robert, odejdź. Robert! Here. Bobby, get out of here! Eczka, I have job for you. Jaką pracę? Nie słuchaj, jesteśmy w Szkocji. Nie, no poczekaj, no. Rozumiem? Gospodarz Maciek powiedział, słuchaj, tu są widły, trzeba troszeczkę popracować. Tu są takie, wiesz, to jest sianko, trzeba po prostu dać im trochę tym krówkom, bo one wiesz, nie wiedzą, że to jest. Aaaa, ten cyk, już. One nie wiedzą, że sznela, jest. Sznela. No. Podejdź, nie bój się, no kurde. Ale to nie jest takie proste, a jak mnie kop? Nie kopnie, krowy nie kopią. Krowy tylko mleka dają. O, dobrze. Masz, widzisz? Tu, zobacz, jak jest świeże. Ostrożnie. O, zobacz, jak ładnie, dawaj, gdzie są jeszcze jedne krówki. Tak ona wie, no dobrze. Ona tak. A tu tak się tłoczycie, zobaczcie. O. A ja pan na Włościach stoję i o. Się patrzę. Ale co, źle mi wychodzi, no zobacz. Jeszcze tu podejdź. Może im tutaj tak rozgonić tak, to. Tak, zabierz tam jeszcze tu. Szybciej, no. Eczka. Której dać? Której tam, dać? Tak, ten mały. Dobra, masz. Teraz ty. dawaj. Dobra. Dawaj, pokaż, jak prawdziwy mężczyzna pracuje w polu. Prawdziwy mężczyzna. Nigdy ty jesteś nie płaczy. Chłop z Mazur. On nie boi się żadnej pracy. Nie bój się. Ty, ale zobacz, one nie są takie pazerne, widzisz? Nie. Nie, one są chyba dobra. Najedzone i szczęśliwe. No i dobrze. Czyli robotę wykonaliśmy. Zasłużyliśmy na co?
Na nagrodę. A nagroda jaka? Przerwa w pracy. Yes! No Marcin z widłami, no widać, że chłop urodzony na Mazurach i na wsi. On sobie dał świetnie radę, on sobie zresztą wszędzie poradzi. Wiesz, Marcin, co ja słyszałam? No. Że śpiew to działa uspokajająco na zwierzęta, że trawa szybciej rośnie, że mleczko jest słodsze. Powiem ci coś więcej. Ja słyszałem i to jest już stwierdzone, że przy utworach zespołu Boys i takiego lidera Marcina Millera krowy lepsze mleko dają, a kury lepiej się niosą. Co ty gadasz? To może tutaj zaśpiewasz, tylko wiesz, dla nich to chyba trzeba po angielsku, bo to nie są polskie. No. Słuchaj. You are so crazy, no mistake, but life without you can't be the same. No, I'm so crazy, coś tam da, you are so crazy. A ty nie śpiewałeś czegoś po angielsku Uma Paloma Blanca w Mrągowie, czy coś takiego? Słuchaj, jak to szło? Uma. Mam kolegę, który śpiewa tak po chińsku, a ja śpiewam tak i po francusku, i po czesku, i po angielsku, i po rosyjsku. No, trochę tego w tych języków było, tak? Więc po angielsku dla mnie to jest moment. Bo to są krówki Highland, Cotland... I High Second. W zasadzie śpiewałem już wszędzie. Ci wszyscy, którzy pytają mnie, czy byłem tam i tam, lepiej zapytać się, gdzie nie byłem. Byłem w Nowym Jorku, Chicago, w ogóle inne wszystkie stolice państw europejskich i światowych, ale nie śpiewałem jeszcze wśród szkockich krów. Babu, wam robota idzie, ale teraz i druga zagadka. Oho. Mleczko. Mleczko jest i trzeba zgadnąć, które jest od moich krów, jeszcze ciepłe, a które jest ze sklepu. No to pij pierwsze. Albo ty. No. No, ja już wiem. Nie, poczekaj. Ja już wiem, bo to jest tak. Krówka, rasa holenderska, to nie będzie twoja. A to jest proste. Albo Dąbrowa Białostocka, najpiękniejsze albo miasto, mąki. Albo Brzozowy Nierośno. A tutaj?
Ja się nie dam nabrać na żaden test mleczka. To ja mleczko doskonale znam. Bez laktozy, 0%, 3,2%, polskie, holenderskie. Ja każde rozróżnię. No przecież wiadomo, że mnie nie nabierze. Żadne nie było to od jego krów, ale nie chciałam mu przykrości robić. To jest to sztuczne, a to jest to, co miałeś pierwsze, to jest to szkockie. To tłuste jest szkockie. A wiecie, jak się rozpoznaje, które mleko jest szkockie, które nie? Nie. Bardzo proste. Bo tamto jest ze Szkocji. Szkockie jest w kratę. Wiedziałem, że będzie haczyk jakiś. Ale serio, także oszukałem was i tu żadne nie jest, bo widzisz, nie jest w kratę. Nie ma cielaków, nie ma mleka. To nie jest ta firma, wiesz. A w ogóle to te krowy to się doi? Doi się. Jak się doi? Na przykład byk. To jest byk, to nie jest krowa. No to się go nie doi. No i też można wydoić byka. Byk lubi. No to ja wiem. No, krówki są, tutaj jest krówka, tam jest krówka, tam jest krówka, o te się biją krówki, ale one jeszcze nie mają cielaków, dopiero się będą rodzić. No to chyba byki już. I dlatego dopiero będzie mleko wtedy. A jak, bo u nas na wsi krowy doi się pod takim specjalnym sprzętem, a te też są podpinane? Ja ich generalnie nie doję, ja je doję tak dla siebie, tyle żeby do kawy trochę, bo one dają bardzo mało mleka i nie możesz zabrać tego mleka dla cielaka. Bo cielak jak krowa daje, na przykład taka krowa, ona daje dziennie 5 litrów mleka. Tylko? Tak, nie 20, nie 30, nie 40 jak mleczna. To jest bardzo gęste, bardzo wartościowe mleko, ale jak ja bym zabrał od niej na przykład 2 litry mleka, to dla cielaka to jest już za mało, nie? On musi dostać swoją porcję, bo to jest naturalny antybiotyk. Wszystko naturalnie musi być, nie? Coś pięknego. No, także ja od nich podkradam, owszem, ale tak delikatnie, żeby do kawy. Zdrowie. Zobacz, jakaś akcja się szykuje. Wow. To jest ciągnik. O kurde, kierownica Maja dużo syczy. Wow. To chcecie się przejechać? No tak. To kto pierwszy jedzie? Ja. No okay. Dobra, no to idź. Dobra, idź. No. Ja. Siadaj, pokażę. Zobaczymy, czy potrafisz. Siadasz i tak. No. Tam masz gaz. To jest gaz, tak? Tak. Dotknij, dobra. To dotknij, żebyś poczuł. Dobra. Jedziesz. O, dobre. Jakby musiał przyjechać na jakiś party pod supermarket, to by pewnie rozwalił. Rozwaliłby wszystko. No. Ale tu dobrze mu idzie, zobacz. Jaki zadowolony. Chyba już, nie? Tak. Brawo Marcin, no świetnie ci poszło. Nie? Marcin to się chyba na ciągniku urodził. Przecież on wsiadł, pojechał, jeździł w prawo, w lewo, świetnie mu szło, a potem się okazało, że co? Że ma prawo jazdy na ciągnik. Marcin, ty mnie tak zafascynowałeś, że ja sama się przejadę. Co prawda nie mam kategorii coś tam na traktor, ale... Ale poradzisz sobie. Ty masz kategorię b***. Szybkie szkolenie, przeprowadzę zaraz. Czarno to widzę. Eczka kontra ciągnik. Ale znam Eczkę już nie od dzisiaj, a ładnych parę lat i wiem, że ona jest twarda, niemiętka. Da sobie radę. Nie! Nie! Pan mnie tego nie odpala! Nie! Marcin, chodź! Będzie tu dwójeczka, będzie, zobaczyć. My skoczymy! Ja nie pojadę! Nawet pies się boi. Ja nie pojadę! Nie, dobra, ja już nie pojadę. Ja jak nie, no? Rozwalę się! A daj spokój! Rozwalę się! Serio! Wymiękasz? Nie wymiękam, no rozwalę się ty! Serio! Daj to jest inaczej niż w manualu. To nie jest manual, to jest w ogóle coś nie, tu masz tak, tak. To nie jest dla idiotów! Ja nie chcę! Trzymaj kierownicę! I tam masz gaz, dodawaj gazu! Teraz puść trochę gaz. No. Dawaj, dawaj, dawaj! Ej, ona do tyłu jedzie, ja do tyłu nie jechałem, no. Puść gaz! Odpij. Nie do przodu! Jedź na nich! Już się możemy zatrzymać, ja dobra, uważam. Dobra, ja się zatrzymam w razie tego. Uciekaj, uciekaj, bo cię ja nie umiem, stop! Tutaj ten koczek i już stoi. Jezu! Brawo! To samo pojechało od do tyłu. Od jutra po Warszawie tylko takim śmigasz. Ja jestem chłop, smażony i
tak wołajcie na mnie chłop z Mazur. Pod samym lasem mieszka Kubica, taką miał ksywę Władek Słowicza. Bo to najszybszy był traktorzysta, kiedy nagrodą wyścigu była czysta. Do swej dziewczyny pędził co rano z bukietem kwiatów i bułką maślaną. I mijał rzeki, pola i drzewa, i do niej śpiewał, i do niej śpiewał. Jak szalony traktorzysta, jest miesiąc i w swoim C360 zalany wrzątkiem palił ją zimę, byle zobaczyć swoją dziewczynę. I do niej pędził, pędził co rano z bukietem róż i bułką maślaną. I nawet kiedy nie było trzeba, to sobie śpiewał, to sobie śpiewał. Jak szalony traktorzysta, to są psy pasterskie do krów? No, pasterskie tak, niekoniecznie do krów, bardziej do tego, żeby bronić krowy przed wilkami. Atakują wilki tu krowy? Młodziutkie tak, zabiły mi dużo zwierząt wilki i dlatego zainwestowałem w takie psy, które będą w końcu lat bronić ewentualnie. Bardzo dziękujemy, że mogliśmy spędzić tutaj trochę czasu, poznać bliżej te krówki. Pana Maćku. Też miło było was poznać i gościć przez chwilę chociaż. Fajnie. Marcin, a może zrobisz kontynuację piosenki Chłop z Mazur? A muszę wam coś powiedzieć, ponieważ akurat nagrałem taką piosenkę Jak szalony traktorzysta i to jest akurat okej. Okay. No i właśnie to miała być kontynuacja, ale to jest dobry pomysł. Jednak te sielskie klimaty mi się udzielają. Tak. Kto wie? Może znowu coś powstanie. Czas nas goni, pora wracać do Warszawy. Którędy na stolicę? No na skróty to chyba tędy będzie najszybciej. Bez las? Bez las. A przy stalku tu nie ma żadnego? Nie ma. To idziemy. To idziemy z buta. Trzymaj się, Maćku. Do kolei 30 km do PKS-u, 15. A do lasu już. Bon voyage. Dziękujemy. Na razie. Hej, hej. Zaraz się ściemni. Bon voyage. Kurde, blady. Po francusku. Ty, ja spokojnie mam nóż. Wytnę trochę, kurde, krzewów. I zrobię szałasik, będziemy się ogrzewać razem.